no jak gdyby przybyć do każdej, znaczy do każdej wsi, która zadeklarowała, że nas przyjmie, żeby opowiedzieć trochę o naszym zespole, żeby porozmawiać o tym, dlaczego działamy, dlaczego tyle lat i dlaczego nie przychodzą inni chętni. Wszyscy są tacy zarobieni, że nie ma chętnych, żeby pracować w kulturze ludowej. Bo jak wiecie, no, nie ma tu zespołów w okolicy. Jesteśmy ludowym, to jedynym zespołem w gminie Kamień Pomorski. Bo w powiecie to są jeszcze. I my chcielibyśmy mieć i do was taką prośbę, jeśli macie do przekazania również pewne, nie zostawiam, pewne rzeczy, o których byście chcieli się również z nami podzielić, czyli coś, co w waszym domu było, że były śpiewane jakieś piosenki, że macie jakieś przedmioty, które po, jak się mówi, leżą na strychu i nic z tego nie ma. Nie, tak. Wczoraj od pani z Żółcina otrzymaliśmy nagielnicę, bardzo nas to ucieszyło. Pani się zawzięła, poszła na strych w trakcie imprezy i przyniosła nam. Właśnie dzisiaj, no nie rozładowaliśmy. Tam dalej troszkę. A, mówię o takiej rzeczy. Nie wiem, czy panie to, czy państwo to znają, to jest do maglowania. Jedną część właśnie zobaczą państwo, że już jest inną techniką zrobione. Może macie coś takiego, nawet nie zwracacie uwagi, że jest, że to nie jest przydatne dla was, a dla nas jest to naprawdę, my możemy, bo my nie tylko pokazujemy to wam po wsiach, bo dopiero tylko jeździmy do szkół, do dzieci, a dzieci nie znają wielu rzeczy. Staramy się przyswajać im nazwy takich rzeczy, przedmiotów, których się no, nie używa na co dzień. Nie używa się, nie wiedzą dlaczego w ten sposób. Właśnie pracowania to zasługę. Odmalowania. No, po naszemu prasowanie. I to jest magielnica i tak pokazujemy dzieciom. Pokazujemy im, dlaczego prasowanie było kiedyś takim problemem, że węgiel należy przygotować. Mieli takie, ale nie ma pani. No ja nie mam, bo trzeba widzi pani, dlatego tak się zwracamy, będąc gdzieś w pobliżu, żeby móc. Ale rzepa mi zniszczyła. Wczoraj panie powiedziały nam inną też nazwę tych rzeczy, bo według państwa to co to są? Wczoraj właśnie było nazwane rzeszotą. A my mówiliśmy cały czas, że to jest przetarg. A dzieci mówią, że to jest sitko. Ale przede wszystkim nas zawsze to, że my mówiąc przetarg czy rzeszoto, uczymy ich od razu gramatyki. Uczymy ich wyrazów, jak się to pisze, przez jakie ży. Bo dzieci to różnie, ale... Ale... zazwyczaj zapamiętują właśnie te rzeczy, później ich odpytujemy, a tu państwo, pan już ma wiedzę z domu, używał pan jeszcze za młodych lat, a nie ma pan podobnych, bo my mamy już, to widzi pan. Nie, akurat to nie ma. W gorszym stanie. W gorszym stanie. To też nie jest całe, bo no, tak to jest w zbiorach, że nie zawsze brakuje duszy. Dusza bardzo, bo to już takie lepsze żelazko do prasowania korony. Także ono już było takie bardziej nowoczesne, bo to wiadomo, już jest rączka dorobiona, bo się nie uchowała. Ale właśnie takie rzeczy chcielibyśmy, żeby móc znajdywać, że nie to, żeby mieli państwo nam jakoś tam oddawać, tym możemy wypożyczyć to, że po jakimś czasie możemy to oddawać, żeby w jakiś tam sposób
móc się tą wiedzą podzielić, że to ej, dawajcie, można tu jest stworzyć, bo wiedzą, panie, są różne kolory. Nie. Przycinamy to w małej, dlatego chcieliśmy pokazać wam, jak my to robimy. Jak zboże ścinamy, no może te podstawy wiecie, ale na przykład... Ale z chęcią podpatrzymy. Że trzeba po ileś tam sztuk tego przygotować, ale nie mogą być to kępki takie brane do ręki, bo to się bardzo ciężko plecie. I dlatego mieć lepiej przygotowane, ucięte na odpowiednią, po 10 sztuk danego zboża, bo wiadomo, że wieniec musi mieć 4 zboża. Podstawowe, bo teraz jest... Powinien mieć jakieś zioła, powinien mieć kwiaty, powinien mieć jeszcze co jest uprawiane. W tym roku mieliśmy problem, nigdzie w okolicy nie był uprawiany len. No tutaj to problem go tak wyciągać, wsadzać i wiadoma sprawa, ale my się, nie wiem, od ilu lat staramy się zawsze przygotować wieniec. I trochę jest nam przykro, że na 29 czy około 30 sołectw, jakie są w gminie Kamień, w ubiegłym roku były 2 wieńce. 2 lata po kolei? Tak, 2 lub 3, na 29 sołectw, nawet jakby po 3 sołectw. Ale wie pani dlaczego? Wejdę pani w słowo. Bardzo... Bo my na no, jak to, jak to, ja teraz mikrofonuję sobie burmistrza tego czy tego, ale wtedy pamiętam, w Brzoszowie było 100 zł nagrody za wieniec. To wybaczy pani, my więcej daliśmy na co? Na brud. A ja to wszystko a jak my? No to chyba centrifugę okienną, nie? Na korbę. Ale to centrifuga. Ale córka uciekają. Ja szybko do środka. Ale to mówię, centrifuga to jest urządzenie, ulewało się mleczem. A Marta była szybka i był kranik. A to według państwa to co? Szybka na razie. Maśniczka, ale według nas to jest kieszenie. Może będzie uciekać. No właśnie dlatego. Ja w domu miałam taką. Ura, idzie. No idzie taka groźna chmura. Ja korbę też mam. Właśnie to Emila. Boże, Boże. Na korbę tobie. Na korbę macie. Nie wiadomo, jadę. Dobra, tam był. Na naszej sprawie. No, bo, ale w niej. Wszystko. Co? Ze świetla. Dajcie. No szkoda tych chusteczek. Daj. Jeśli włożyło się masę pracy i każda rzecz jest do piętna, a jak się niektórzy zebrali już czarne boże i tam skręcili, no w tym roku ze względu na to, że jest mała i to jest wszystkim jednak pomyda. Bo my tu między innymi jesteśmy po to, żeby prosić społeczność danej wsi, żeby nie obrażać się na władzę, nie obrażać się, tylko nie obrażać się na tradycję. Bo na tradycję nie wolno się obrażać. Takie jest moje zdanie, że trzeba pokazać tym dzieciom, bo jeśli nas zabraknie, to już naprawdę nie będzie miał kto. Uznamy piosenkę Kaziu Borysą. Tam sobie stałam, tego nie zabieram. Niech książę mnie świeci, Jezu mnie poznałam. Niech książę mnie świeci, Jezu mnie poznałam. Nie chciałam, żeby nie
wiem, żeśmy wstali. Gdyby się coś stało, wszyscy by wiedzieli. Gdyby się coś stało, wszyscy by wiedzieli. Oj, będzie to wina kochanej mateczki. Kilkadziesiąt płyt, no i rozeszły nam się. A to nie jest takie proste, żebyśmy mogli wydać no, taką nieskończoną ilość płyt. No złotej płyty nie udało nam się osiągnąć. Wszystko może by wtedy było lepiej. I dlatego chcielibyśmy każdemu zostawić chociaż na pamiątkę tą płytę i może dlatego dzięki, że Państwo tu przybyli, że razem poświęcą dla nas czas. My dla was, wy dla nas i dzięki temu będziemy mogli mieć trochę tych płyt, żeby móc na ręce pani sołtys w przyszłości, jak będzie wydana, podarować, żeby kiedyś moglibyście nas wspominać, że był zespół Stawianki z u was, no, można powiedzieć, taką prywatną wizytą, bo no, tak jak mówiłam wcześniej, nie wszyscy sołtysi poczuli się, że moglibyśmy uczestniczyć, że moglibyśmy przyjechać. Dlatego bardzo, bardzo dziękujemy, że Państwo przybyli, że chcą chwilę nas posłuchać, pooglądać naszą historię, bo którą w kronice Jola zapisuje. Jola jest od spisywania wszystkiego, co się dzieje. Kasia jest od pisania piosenek. Stasia jest twórczynią tych piosenek. Tak, tak. I przez te czerki. No to on nie ma co, ja w tej energii. Lidia, tak, Ewa. Tak.
Proszę bardzo. I przez te czepki. No i tak nas zdruzgotali wtedy po tym występie w Przytocznej. Jeszcze pracował z nami pan Jan. Jak się wkurzył, to napisał taką piosenkę. I z tą piosenką pojechaliśmy ponownie tam za rok czy za dwa. No i zdobyliśmy takie miejsce. Nie no. Bez czepków, czepki to żeśmy uroczyście na szosie wszystkie z tego porzucały i podpalił kierowca benzyną. No i ta piosenka. I taką piosenkę napisał. A myśmy to śpiewały. Mówią o nas w Warszawie, żeśmy są mieszańcy. Że nie mamy swych pieśni, obce mamy tańce, bo Krakowiak z Krakowa, a chodzony z Mazowsza. Leczka miejska, poleczka wcale nie jest gorsza. A Ślązacy gadają, żeśmy są pierony. Bośmy tutaj zjechali każdy z innej strony. Jeden jechał z Zabługa, inny z Wilna, Warszawy. Każdy chętny do pracy, chętny do zabawy. Tutaj nowy Krakowiak i polonez swojski, jakiś nowy mieszany, ale także polski. I nadmorski oberek tu w kamieniu się zjawił, żeby wszystkich weselił, żeby was rozbawił. No i na końcu, niech powiedzą w Warszawie, niech gadają w Łodzi, że w kamieniu pomorskim region nasz się zrodził. Nowe pieśni śpiewamy, nie tam jakieś tyrolskie, ale nasze, słowiańskie. Nasze znaczy polskie. No i za to żeśmy dostały nagrodę. Zrozumieli inni. Inni zrozumieli, bo my też chcemy, tak jak w innych regionach, żebyśmy chciały mieć zespół, coś pokazywać. Jesteśmy przyjmowani całkiem inaczej. No bo nawet przez te festiwale, tu jest już 23 razy odbył się festiwal współczesnej kultury ludowej. W Kamieniu Pomorskim. Co roku się odbywa w ostatni weekend lipca. A czy państwo byli kiedykolwiek na Ja nigdy, nawet nie chciałam. Nigdy, nikt tak niedaleko przyjeżdża, no, tyle zespołu. Tak. Rodzice wzbraniali, że nic się nie dali. Kazali mu we świat iść, gdy młodzieniec we świat wędrujący, Luba się z nim żegnała. Luba się z nim żegnała. A gdy się żegnała, trzy razy zemdlała. Kazała mu powrócić. A gdy się żegnała, trzy razy zemdlała. Kazała mu powrócić. Młodzieniec ze świata powraca, chciał swą lubę odwiedzić. Chciał swą lubę odwiedzić. I przyszedł pod okno, ujrzał matkę smutną. Zaczęło mu serce bić. I przyszedł pod okno, ujrzał matkę smutną. Zaczęło mu serce bić. Mamo droga, mamo ukochana, a gdzie twoja córka jest? A gdzie twoja córka jest? 3 dni już minęło, jak jest pochowana, tylko po niej portret jest. 3 dni już minęło, jak jest pochowana, tylko po niej portret jest. Takich pieśni tradycyjnych. Takich nam potrzeba, nie? Takich nam potrzeba. Ja nie całą znam, ale tam jest chyba ze 40 zwrotek. Moja mamusia zawsze lubiła śpiewać, jak gotowała, a my, szczególnie ja, już nigdzie z kuchni nie wyszłam, tylko mamusia, co dalej, co dalej?
A już nie będę dziecko ci śpiewać. To takie dziady pod kościołem śpiewali. No i zawsze. No ale już zapomniała, na drugi dzień już śpiewa od nowa, bo bardzo lubiła śpiewać, jak coś robiła. I pani od niej. Tak, ona jest najbardziej muzykalną osobą po instruktorze. Siostry, proszę słuchajcie, o zaniedbanej chacie wieśniaczek. Chyba za wysoko. Żył pewien pijak strasznie złośliwy, dla swej rodziny nielitościwy. Ojciec dla domu nie chciał pracować, bo co miał pomoc, jeszcze zmarnował. Bił, poniewierał dziadeczką matkę, gdy grosz zarobi, omijał chatkę. Ojciec poniewierana, od rąk pijana, nieraz szarpana, cierpiała żona, cierpiały dzieci. Nie mogę dzisiaj śpiewać. A z bólem serca każdy się patrzy. Czy ty jeszcze stoisz sobie, choć rodzice dawno w grobie? Czy tam rośnie jabłoneczka koło mego ogródeczka? Przepraszam, kapliczka jeszcze stoi, czy odziad jakiś powoi, czy naprawił jej ktoś daszek, czy się pod nią jeździ ptaszek, czy tam się kościółek nasz kochany, a na wieży krzyż drewniany. Co cię wspomnę, to zapłaczę, wiem, że ciebie nie zobaczę. Bywaj chatko, bywaj mała, com się w tobie Thank you.